Witam wszystkich bardzo serdecznie z mojego sklepu, ale nie o sklepie dzisiaj zamierzam mówić, a konkretnie o naszym programie Triathlon Zdrowotny, który zapowiadałem przed świętami wielkanocnymi. No i miałem dać Wam znać, obiecałem o tym, że opowiem, co tak naprawdę się z tym wydarzy i czy my ten program zrealizujemy. No i cóż, na początek muszę powiedzieć, że dziękuję wszystkim bardzo za wszystkie. Yy, Opinie ankietki, które do mnie wpłynęły, było ich naprawdę całkiem sporo, ale wyłonił mi się z nich pewien obraz, który skłania mnie jednak do podjęcia decyzji, że nie możemy zrobić z tego programu. Why? I właściwie tylko i wyłącznie z jednego powodu. Dokładnie z tego. moja. Serce moje. Już tak zupełnie na poważnie, to oczywiście. Był to jeden z, jedna z takich uwag, które troszeczkę mnie rozbawiła, ale wiecie, ten dobry humor jest też bardzo ważny i bardzo dobrze cenię wszystkie komentarze, także i ten, no akurat dla osoby tej piszącej ja rozumiem, że jest to bardzo ważny powód, tym niemniej jednak no, nie może on stanowić powodu do tego, czy dany program będzie, czy nie. Tym niemniej jednak, wiecie co doszedłem do takiego wniosku? Że bardzo wiele osób będzie miało problem z tym, aby umiejscowić to sobie wszystko w jednym czasie, aby się zsynchronizować, aby to zrobić w sposób należyty od A do Z, bo zawsze coś komuś wypada, i tak dalej. Pomimo tego, że bardzo wiele osób zadeklarowało, że rzeczywiście zrealizuje ten program od początku do końca, a przypominam, miał się składać z minimum trzech modułów plus do tego modułu związanego z naszą głową podświadomością, motywacją, pracą, chęcią i tym wszystkim, co często bardzo nas blokuje przed tym, żeby skutecznie zrealizować to, co jest niezbędne dla zdrowia. A więc pomimo tego, że miał się składać tych wszystkich elementów i naraz, to właśnie podjąłem decyzję, że jednak mimo wszystko bazując na waszych odpowiedziach, nie zrobimy tego naraz. Czy to znaczy, że w ogóle tego nie będziemy robić? Otóż nie. Otóż nie, bo uważam, że byłoby to bardzo niedobre, gdybyśmy nie wykorzystywali tych zasobów, które już mamy. Dlatego zrealizujemy ten program, ale niejako posiekany na kawałki, tak aby po pierwsze każdy mógł sobie wziąć udział w tym module, którym, na którym mu zależy, chociaż ja oczywiście będę zachęcał do brania udziału we wszystkich modułach. Bo one będą realizowane jeden po drugim. To znaczy, zrobimy sobie jeden etap, tam zrobimy sobie kilka dni przerwy, później drugi etap, trzy, później trzeci i tak dalej. Być może rzeczywiście gdzieś wleciemy jeszcze te kwestie jakiegoś spotkania motywacyjnego o tym, pomyślę, jak to możemy zrobić i w jaki sposób sobie to winkorporujemy w to wszystko. Tym niemniej jednak, już teraz oficjalnie zapraszam wszystkich na start, inaugurację. Pierwszego z tych modułów, a pierwszy z tych modułów, no to jak pewnie już wiecie, będzie dotyczył odrobaczania. I taki program realizowaliśmy już w ubiegłym roku, natomiast tym razem troszeczkę go tam zmodyfikuję, to znaczy bardziej go wzbogaca, jeśli chodzi o przepisy, które można wykorzystywać do codziennego jedzenia, spożywania, ponieważ wielu osobom troszeczkę brakuje czasu i pomysłu na to, jak sobie zorganizować. Okres, w którym trzeba jeść troszeczkę inaczej, bo no, przypominam, trzeba się pozbyć cukru, trzeba się pozbyć drożdży. no alkoholu to tam nawet nie wspominam. Dobrze by było tego chlebka tam troszeczkę mniej jeść, ale to wszystko dostaniecie w takim programie. Od tego zaczniemy. Zaczniemy od webinaru, który odbędzie się 9 kwietnia. tak, 9 kwietnia to jest wtorek o godzinie 20. Już dzisiaj serdecznie Cię na ten webinar zapraszam. Link do zapisu znajdziesz bezpośrednio tu albo tu w okolicach tego wideo w zależności gdzie je oglądasz natomiast co najważniejsze program odroboczania i wszystkie te informacje, które są z tym związane są webinar i uczestnictwo w tym programie jest bezpłatne, nic nie będzie kosztować no oczywiście jest kwestia tylko pewnych suplementów które się do tego, które sobie do tego trzeba po prostu zakupić ja będę rekomendował dwa konkretne. Otrzymacie listę podczas webinaru, i wszyscy ci, którzy będą na tym webinarze, otrzymają też ode mnie cały ten program. Zupełnie za darmo, ten taki zmodyfikowany. Natomiast zapisując się już dzisiaj na ten webinar z tego linku, o którym mówiłem, już otrzymasz na start listę produktów dozwolonych i takich, których raczej nie należy używać w trakcie odrobaczania. Żeby mniej więcej już wiedzieć, mieć jakieś wstępne pojęcia, z czym się to będzie jadło. Webinar będzie 9 kwietnia, a później damy sobie kilka dni na przygotowanie, skompletowanie tego, co niezbędne. No i za chwilę będziemy ruszać. Samo odrobaczanie będzie trwało około 30 dni. W tym czasie na pewno dam Wam też odpowiednią dawkę motywacji do tego, aby realizować wszystko to, co trzeba od początku do końca. No bo konsekwencja jak zawsze jest bardzo ważna. Więc cóż mogę powiedzieć? Zapraszam wszystkich na 9 kwietnia. Jeszcze raz przypominam o skorzystaniu z linku, zapisaniu się. Zwłaszcza jak to jest po prostu, ta wiedza cała jest naprawdę bezpłatna i za darmo. Myślę, że warto skorzystać. A ci, którzy już brali udział w programach, które realizowałem, myślę, że będą także dobrą rekomendacją do tego, że warto wziąć udział no i w tym roku. Ty, 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 który akurat nie brałeś też udziału w tamtym roku, zapisz się koniecznie. Nie wymówek, nie wyjazd, nie że coś jeszcze innego. Weźmy się poważnie za swoje zdrowie, czego wszystkim bardzo serdecznie życzę. Do zobaczenia, do usłyszenia 9 kwietnia. Trzymajcie się, cześć! Żono moja, serce moje, nie ma takich Yeah, come on.